Dzień dobry, witam, ahoj. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, dziękuję. Jesteśmy na molo. Idziemy tutaj, bo tu płynie statek białej floty. Teraz będzie dobijał. O, jest żegluga gdańska. Smalinę, smiltynę, o. Mamma mia, mamma mia, lody, mamma mia. O. Za chwilę dobije statek, tu już tam dobija pirat, proszę bardzo, tu są dwa różne statki. Znaczy pirat właśnie wychodzi rufą w Zatokę Gdańską, a Smajlinę dobija. Proszę bardzo. Odsunąć się od łańcuchów. Za chwilę będzie sumowanie. Ahoj! Rzut na taśmę! Tutaj mamy specjalnego haka mamy i jest, ok. I na poler. Jest, już jesteśmy przycumowani z dziobu. Cuma dziobowa rzucona. Teraz jeszcze cuma rufowa. I będzie dobrze. I będzie dobrze. Idzie suma. Odsunąć się od łańcuchów. Zrobić przejście, bo to będą wysiadać teraz. Dajcie ludziom wysiąść. Za chwilę pójdzie trap. I 179 pasażerów może być. A ile będzie, to zobaczymy. Zaraz się okaże. No jest trap, dojdzie do góry. Jest ok, zacumowane, już można wychodzić. No i jak się płynęło? Super! Z Gdańska teraz popłynie. No ma słabe. Ten nie. No nie ten. Inny pływa. Tam u góry jest kasa. Tak, tam u góry, tam przy maście. Także już wszyscy przypłynęli. Ahoj. Panie piracie. Korsarzu. Panie korsarzu, bo tutaj jest małka dziewczynka. Tak, i jest. Ona bardzo chciała z piratem porozmawiać. Co chciałaś? Cześć, przybij piątkę. Już się wystraszyła. No przebij piątkę, no co? Chciała porozmawiać i uciekła. Muszę się zapytać, gdzie zgubiłeś statek. Wszystkie są moje, dawaj rękę. Tatuaż robimy. O. Oj, nie widoczny, że słabo. Co to? Okulary musisz zmienić. Po co tu masz za piszątkę? No. Bierzesz piracką? Gdańska, no. Chcesz piszątkę piracką? No dawaj, zrobimy. Boisz się? Ona nie chce już. Nie chce. Ona by chciała porozmawiać, ale boi się. Chciałaby, ale boi się. Tak to jak to kobiety tak mają. Cześć. Skąd jesteście ziołchy? Z Głogowa. Głogów, o, huta Głogów. Na przykład. No może być. Dobra. Także już jest, teraz wsiadają pasażerowie właśnie. No i pozdrawiamy i zapraszamy do Gdańska. No z Sopotu można płynąć tym statkiem właśnie do Gdańska. Ahoj, Czerwony Korsarz, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Dziękuję bardzo.